Znajdujemy się dzisiaj w Krakowie, na ulicy Ojcowskiej 121B. To tutaj swój food truck prowadzi Raffaele Esposto. Włoch mieszka w Polsce od 15 lat, to tutaj przeprowadził się za swoją miłością życia. Właśnie teraz przygotowuje dla nas dwie pizze, które zawsze zamawia prezydent Andrzej Duda oraz jego małżonka Agata. Jaką pizzę lubi pan prezydent, a jaką pani prezydentowa? Pan prezydent lubi pizza biała, więcej mozzarella, trochę pomidor sos, bo ja mam też pyszny sos pomidor, bo ja sprowadzam prawie wszystko, tylko warzywa kupię tu, bo są świeże oczywiście, ale resztę, wędliny, mozzarella, to wszystko sprowadzam z Italii, no. No i lubi tak, biała, więcej mozzarella, spianata calabrese, to jest taki salami piccante, najlepsze we Włoszech, enduja, też z Calabri, bo jest enduja romana, enduja calabrese, enduja calabrese to jest dużo lepsza, no, według mnie oczywiście. Peperoncino, co ja miksuję z przeprawami oliwa, też bardzo pyszne. No i to się komponuje wszystko, jest bardzo piccante, ale ja też lubię i to jest to, co lubi pan prezydent. A pani Agata, pani nasza pierwsza dama, to ona lubi pizza Raffaele, to jest to, co tutaj jest zdjęcie, bo ja jestem Rafael, to moja ulubiona po prostu, na pierwsze miejsce. I tam jest sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka parmeska, rucola, pomidori koktajlowe i ser parmezan, że jest 32 miesiące leżakowane, że tu w Polsce tylko ja mam. I jeszcze jeden mój przyjaciel i tyle, bo maksymalnie mają 24 miesiące, też bardzo pyszne, bo dojrzałe, ale 32 miesiące to jest najlepsze według mnie. A jak ocenia pan prezydent pana pizzę? Pan prezydent jak ocenia moja pizza? Ja myślę, że 10 na 10, tak. A rozmawiał pan kiedyś? Powiedział, że mi... No właśnie, powiedział panu kiedyś. Tak, tak, mi powiedział, że on zawsze przyjdzie tu, od całe serce zje moja pizza, bo jest według jego i mnie też najlepsza, co on jadł. Mhm. Według mnie też jest najlepsza na świecie, bo on był na cały świat. Także moja pizza jest najlepsza na świecie. No tak jest. Płaci normalny, normalny. Nawet mi napiwek mi zostawił, tak jak wszyscy. Normalnie, tak. Trochę czas temu, wiesz, był pan prezydent. No i spróbował, bo my mamy wspólne przyjaciele, no, że ja pozdrawiam Romek i życzę dużo zdrowia. I on po prostu, on zamawiał Romek pizzę, ale potem widocznie był pan prezydent u niego i tak spróbował też pani Agata, są bardzo kochani obydwu. No. Jak wygląda, jak przyjeżdżają po pizzę? Na pewno ciekawie dla sąsiadów, dla wszystkich ludzi, którzy stoją w kolejce i czekają na pizzę, bo nikt się nie spodziewa, bo ja tego nigdy nie ogłaszam, że przyjedzie prezydent, bo no nie mówi się takich rzeczy, więc to jest taka niespodzianka dla wszystkich, jeżeli ktoś stoi. No wiadomo, podjeżdża jeden samochód, drugi, trzeci, czwarty, czasami piąty. Wbiegają panowie, sprawdzają, czy jest wszystko okej. Czy nie ma jakiegoś zagrożenia, prawda, z jednej strony ogrodu, z drugiej strony ogrodu. No i tak to wszystko wygląda, że dość szybko. Pan prezydent wychodzi wtedy osobiście z samochodu, czy tylko jego jakby pracownicy? Nie, nie, pan prezydent wychodzi osobiście, tak. Osobiście. Niestety do nas się trzeba osobiście pofatygować. Nawet pan prezydent się fatyguje do nas.